Nadchodzące upały zwiększają ryzyko rozwoju złotej algi, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że zagrożenie zakwitem złotej algi w tym roku utrzymuje się głównie w starorzeczach Odry. Powrót wysokich temperatur zwiększa ryzyko rozwoju złotej algi, napisała na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zapewniła, że główny inspektor ochrony środowiska stale monitoruje Odrę, jej dorzecza i kanały. Także w czasie weekendów pobierane są próbki, codziennie, w miejscach, gdzie występuje glon. Zagrożenie zakwitem złotej algi w tym roku utrzymuje się głównie w starorzeczach Odry. Dla zbiornika Czernica na Dolnym Śląsku wprowadzono alert pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Realizowane są też działania, montaż biostabilizatorów, kontrole środowiskowe i zarządzanie zrzutami. Służby na poziomie wojewódzkim i centralnym pozostają w stałym kontakcie, dodała szefowa resortu.